dzisiejszym odcinku zapraszamy na pierwszą część relacji z czwartego ogólnopolskiego zlotu Mercedesa w Toruniu. A w pit stopie pokażemy, jak wyglądają obowiązkowe szkolenia dla kierowców ciężarówek. W dzisiejszym odcinku jazdy próbnej znajdujemy się w Toruniu na czwartym ogólnopolskim zlocie Mercedesa. Zostańcie z nami, tutaj naprawdę będzie się działo. Na zlocie Mercedesa jest również Szymon. Szymonie, właścicielu Seka, powiedz nam coś troszeczkę o swoim aucie. No, jestem właścicielem od 4 lat. Jest to 560, 88 rok. Najbardziej wyposażone roczniki wtedy wychodziły. Szukałem go już 2 lata i trafiłem w Łodzi. Po czym trafił do Częstochowy, no i tam obecnie stacjonuje. Zawieszenie AMG całe, optymalnie pozakładane całe Lorinzery dookoła, zderzak przód, tył, progi, wyposażenie, pełna opcja, maksymalnie co się wszystko tylko da. Czyli może tak pokrótce. Komputer, nie wszystkie seki to posiadają, klima, poduszki, ABS, ASD, ASR. Fotele grzane, pompowane, elektryka w prądzie, szyby, trzy perda, wszystko. Ale tak naprawdę, czy jesteś zadowolony z tego auta? Będę zadowolony, jak go skończę odrestaurowywać. I co wtedy, sprzedasz? Znaczy, chodzą takie pomysły, żeby sprzedać i coś innego, ale niestety najprawdopodobniej to już zostanie dożywotnio. Ponieważ takie auto warto na pewno trzymać w garażu albo też nim jeździć, ze względu na to, że cały czas mimo swojego wieku przykuwa na pewno wzrok. I powiedz, jakie są reakcje ludzi, jak widzą twój samochód? No, z innych samochodów bardzo dużo ludzi się ogląda, po prostu na mieście, podczas już wolnego przejazdu, takiego pokazywania się, może przejeżdżania, bo auto tylko z wieczorami wyjeżdża, ewentualnie jakieś ważne okazje, tak, na przykład zlot. To bardzo przykuwa uwagę. Robią sobie ludzie zdjęcia, takie wszystkie rzeczy. Zresztą sam widzisz, jakie zainteresowanie. I takie auto, pomimo swojego wieku, nadal jest dość drogie. W jakich cenach wahają się takie seki? Słuchaj, możesz kupić od 4000 zł nawet, ale to jest... Ale mówmy o normalnych sekach, które wyglądają i jeżdżą. Za takiego naprawdę ładnego to trzeba dać około 30 tysięcy wzwyż, nawet do 50-60 tysięcy. Także ten samochód, drodzy widzowie, to nie jest pierwszy lepszy samochód, to jest Mercedes, z którego tak naprawdę ta marka jest bardzo dumna, ponieważ jak sami widzicie, cały czas przykuwa wzrok. I tak pokrótce mówiąc, właściciel takiego auta ma cały czas uśmiech na twarzy, prowadząc go. Dokładnie. Mam jeszcze 3 inne Mercedesy, ale ten jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o jazdę. Sam silnik daje taką frajdę, że po prostu tutaj nic więcej nie trzeba dodawać. Dziękuję bardzo. Bardzo miło. We'll be right back.
Zbyszek jest właścicielem Mercedesa S-klasy po własnym tuningu. No, tak jakoś się złożyło. Jest to jeden z najprostszych modeli, podstawowy, czyli 320 CDI, V6. Co prawda oznaczenie jest ze starego modelu, w nowym modelu jest to silnik 2997, niecałe 3 litry ma pojemności. I tutaj szereg modyfikacji wprowadziłem już sam w przeciągu 2 lat, który posiadam ten samochód. Kupiliśmy go w Stuttgarcie jako półroczne auto w wersji seryjnej. Czyli standardowy silnik, standardowe zawieszenia, układ hamulcowy, wydechowy, wszystko standard. I w ciągu 2 lat dokonaliśmy szereg modyfikacji na wzór. Czasami pobieraliśmy wzory, widząc te auta, jak wyglądają w Dubaju, że to są inne auta. Na przykład malowanie, to jest typ Dubaj, zmiana dachu, zmiana kół i tak dalej. Coś, żeby pociągnąć bardziej moc do góry, moment obrotowy, żeby dorównać 500-kom na ulicy nawet, nie? Może tak dokładniej. Widziałem oznaczenie Lorinzer. Mówiłeś też mi wcześniej poza kamerą, że tu jest również mieszane AMG. Dokładniej co i jak? Tak, jako że firma Mercedes, podstawowym tunerem firmy jest AMG. Oczywiście są jeszcze tunerzy zewnętrzni, którzy robią również Mercedesa. Jest to jedna firma, to jest Lorinzer, druga firma to jest Brabus z Bottrop. I tutaj skorzystałem i z AMG, i z firmy Brabus, i z firmy Lorinzer. Dlatego na tylnej klapie jest AMG, jako że pół na pół jest części z AMG, a druga część jest Lorinzera. Lorinzer generalnie to jest, może pokażę, na czym polega. Lorinzer to są te bardzo nietypowe błotniki ze skrzelami, ale Lorinzer nie ma w swojej, że tak powiem, ofercie zderzaka też ze skrzelami. Dlatego przedni zderzak już jest AMG 6.3. Tylko taki model miał, AMG 6.3 i 6.5, miał ten zderzak przedni. Do tego dołożyliśmy jeszcze, jeżeli jesteśmy przy AMG, cały układ hamulcowy, zaciski przód, tył, tarcze hamulcowe, jest również od AMG 6.3. Dalej progi Lorinzer, w środku również progi, nakładki progowe, podświetlane oczywiście na niebiesko diodami, jest to fabryczne, również Lorinzer. Idąc dalej do tyłu, mamy tylny zderzak, nie? Bardzo specyficzny, wzorowany chyba kiedyś był na takiej innej japońskiej firmie tuningowej. Można się przyjrzeć na ten zderzak, jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Miały taki zderzak Lexus z takimi otworami i no po prostu stylistycznie strasznie nam pasował. Lotka czarna i górna szybna z szyby również jest Lorinzera, aczkolwiek nie tuzinkowe malowanie. Chodzi o to, że takie auto widziałem w takiej kolorystyce w Dubaju. Z tym, że dach, jak Państwo zobaczycie, wydaje się, że to jest szklany dach. Nieprawda, jest to specjalna farba, która imituje szkło i w porównaniu ze szkłem, który oryginalnie jest szyber dach, tworzy jedną całość. Dlatego każdy myśli, że to jest panorama, tak zwana dach. Nie, to jest normalnie lakierowane tanim kosztem. Kilkaset złotych kosztowało polakierowanie tego. I teraz dalej pójdziemy. No oczywiście przód i tył, lampy od najnowszego modelu 2010. Diodowe. Diodowe po lifcie. Tutaj tył lampy AMG w dwóch barwach. Dwa odcienie są postojowych. Jedne mocniej świecą, drugie słabiej. Oczywiście całą przeróbkę robiliśmy w Stuttgarcie, w serwisie AMG, jako że no w Polsce problem jest, żeby którakolwiek firma mogła zaadoptować przednie lampy, żeby były skrętne, z doświetleniem zakrętów i tak dalej. To jest problem, jest to, nazywa się to takie urządzenie, taki mini komputer SAM, który zarządza linią CAM. No tutaj był problem, więc pojechaliśmy do Niemiec, tam dali radę, nie? Zmieniliśmy w środku jeszcze na takie może malutkie detale, tak? Pokażę zaraz, odpalę może, pokażę zegary, na czym polega też i tuning zegarów. Zegary również są modyfikowane, licznik jest do 320 na godzinę, wyskalowany. Oczywiście z zakładką AMG, ja uruchomię może, żebyście widzieli. Po zapaleniu pojawia się napis AMG, czerwona wskazówka. Zakładka AMG, w której jest stoper, możliwość pomiaru 16 czasów własnych,
maksymalne prędkości, temperatury oleju i tak dalej. Jest tego sporo, coś czego nie ma w żadnym aucie seryjnym, bo czegoś takiego nie może być. Kolejnym takim elementem, który tutaj wprowadziliśmy, no to układ cały wydechowy oczywiście Lorinsera, ze względu na tylny zderzak, podnosi podobno troszeczkę moc. Niestety to auto jest, to są ciche wydechy, jako że no, dużo się podróżuje, to jest S-klasa i tutaj zrobi... Musi być wygoda. I tutaj one nie ryczą, aczkolwiek no, pięknie mruczą, w środku to nie przenosi hałasu. No cóż, zawieszenie dalej idziemy. Zawieszenie obniżone, chip firmy Brabus, który reguluje się ręcznie. Jest guzik, który podnoszę o kilka centymetrów do góry, dlatego tak nisko leży. I to auto sprawia wrażenie, że to nie jest S-klasa, tylko powiedzmy nadmuchana C-klasa. Stąd ten wygląd. Do tego, co tu jeszcze jest. No, pod maską, oprócz chipu, który był robiony przez dwie firmy, jest nowy chip firmy Boster niemieckiej do zmiany szybkości zmiany skrzyni biegów. Bardzo ważne przy przyspieszeniu. To może podniesiemy maskę. Już za chwileczkę. I widzimy V6. Tak, V6. Dwa lata temu, jak pierwszy raz u Was przyjechałem, oczywiście były afery, ludzie się burzyli, że startuje w otwartej klasie, że to V12, że to nie fair, nie? No, śmialiśmy się dla żartu, że to jest, są dwie V12, jedna z przodu, druga z tyłu. Mniej wtajemniczyli niż szukali tej drugiej V12. Oczywiście to był żart, może niesmaczny, ale żart. No, na dzień dzisiejszy jest to naprawdę V6, 3 litry diesel, prędkość maksymalna, którą no, testowaliśmy parę dni temu, jest 267 na godzinę. Spalanie przy 250 około 13 litrów ropy, nie? Więc tutaj nie ma co więcej modyfikacji chyba wprowadzać, bo to jest na to wystarczy. Tak, na dzień dzisiejszy to auto ma jeździć, zrobiłem już nim chyba 120 tysięcy kilometrów, nic się nie dzieje. Przyspieszenie, no to zauważyliście przez te ostatnie dwa lata. Jeden znalazł się samochód przygotowany do wyścigów, który rzeczywiście w zeszłym roku było AMG przerobione do 1,4 mili. Bardzo szybkie, to bodajże był wtedy... Które dało rady. O, jest, niesamowicie szybki. Ja zdaję sobie sprawę, że ludzie, wszyscy chcą się z tym autem spróbować, ale ja chciałbym ich tutaj uspokoić, że my na co dzień się nie ścigamy. To nie jest auto do wyścigów, jest to mocne auto turystyczne, a tutaj po prostu się bawimy i wszystkie te 500, 600, które nie dają rady, jeżeli tylko się napędzą i potrzebują prędkości, to wezmą ten samochód. On jest po prostu bardzo szybki ze startu, jako że na dzień dzisiejszy ma 690 newtonów. To wydaje mi się, że tutaj jest ten pies pogrzebany tego sukcesu, tego samochodu na, ze startu. On w tej chwili już stówkę przy jego wadze osiąga około 6 sekund ma. To jest naprawdę szybko. A więc podsumowując, nie ma drugiego takiego w Polsce, a być może na świecie. Nie, jest to, śmieją się niektórzy, my to nazywamy w klubie żartobliwie, że są kluby szyderców, także no, każdy robi to, na co go stać. No, nas było stać na seryjny samochód, aczkolwiek moje samochody w mojej karierze, wszystkie auta, miałem 124 E500, przerobionego bardzo mocno. Mieliśmy 300 przerobioną. Mamy tutaj G0, G1 SRT, SL-a tego również. 3-litrowego. 3 litry, 24 zawory. Na bardzo, jeśli chodzi o ten samochód, niespotykana rzecz, czyli ręczna skrzynia biegów. Weselu to jest rzadkość i parę innych modyfikacji żeśmy wprowadzili, również obniżone zawieszenie. No widać, te auta dają się podobać, aczkolwiek one są użytkowe, to nie wyścigowe. Można się bawić tuningiem, wcale nie za duże pieniądze. Malowania na przykład felg, to są znowuż nasze pomysły. My robimy to, mogę wszystkim zdradzić, jak to się robi, nie? Tanim kosztem. Bierzemy, kupujemy w sklepie z kartkami papieru, tak? To się jakoś tam ten sklepie nazywają. Kupujemy mnóstwo, ile jest tylko w tym sklepie, farbek, akwareli, tak? Malujemy. Kolor taki, taki. Nie wychodzi, karczer zmywa się jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko czasu potrzeba. I wychodzi wtedy, że w takiej konfiguracji... Wygląda najlepiej. I tak robimy, nie? To samo było malowanie, lotki, przód. To jest zakryte, z przodu na czarno zamalowany grill. To jest również
zapożyczone od najnowszego modelu Mercedesa, który w zeszłym roku byliśmy w Stuttgarcie, który był w karbonie. No nie zrobimy w karbonie tego, bo no nie ma to sensu, bo to nie tędy droga. Po prostu robimy jakiś tuning. I nawiązując do tego klanu szyderców, no mówią, że to jest ulep i klocki Lego, że to hańba dla Mercedesa. No wydaje mi się, że to jest nieporozumienie wśród tych ludzi. Cieszymy się, że robimy takie auta i wydaje mi się, że tutaj widzę samochody, które są w najróżniejszy sposób przerobione. Dla niektórych mówią to wiejski tunik, dla mnie szacun, bo ten człowiek dla niego to jest całe życie. On spędza przy nim, wydaje mi się, mnóstwo czasu na pieszczenie, a poza tym, że tu przyjeżdża, tak? No ogólnie według mnie i na pewno według wielu ludzi Mercedes nie kojarzy się z wiejskim tuningiem, a już na pewno nie taka S-klasa. Dlatego... Zdania są podzielone. Zdania są podzielone. Oczywiście. I ja to oczywiście akceptuję. Nie każdemu się musi podobać. Ja wiem, że w Trójmieście nie wszystkim to auto się podoba. Do momentu, kiedy nie usłyszą, że to nie jest AMG 6.3. Nie? Jak już wiedzą, że to jest diesel, to są wtedy kpiny i tak dalej, więc przymkniemy na to oko. Szacun dla tych, którzy tutaj fajne auta mają. I wydaje mi się, że jestem tutaj kolejny raz z rzędu i będziemy tu przyjeżdżać, bo imprezy mało takich jest i tak zorganizowane. I super to jest, nie? Takie atrakcje tylko w Toruniu. Zostańcie z nami. Jest z nami pan Artur z Poznania, właściciel Mercedesa modelu 192,5 turbo diesel. Panie Arturze, co pan powie o swoim samochodzie? No piękna sprawa, bardzo dobre. Pięknie się jeździ, elegancko, no chodzi, mruczy sobie jak pszczółeczka. Jestem bardzo zadowolony. Który to pana Mercedes? Ostatni mój samochód, którym będę jeździł do końca. Bo naprawdę jest w stanie idealnym, silnik jest bardzo dobry. Mimo to, że ma przejechane te 250 tysięcy, to nie jest jak na ten silnik, to nie jest dużo. Nie? Dotarł się dopiero. Panie Arturze, który to pana Mercedes? Mercedes? No pierwszy. A co było wcześniej? No zacząłem od Skody 110L, taka była. Potem była jedna BMW 4-cylindrowa, dwulitrowa. Potem szóstka, też dwulitrowa. Potem chciałem mały samochód, bo tamte dużo paliły. Kupiłem sobie Forda Fiestę 1.1, ale to jest taki skoczek. Każdą dziurkę wszystko tam wyczuwał, nie? Jeździłem na mniejszym powietrzu, na mniejszym ciśnieniu, bo tak niby nie zalecają, nie? Bo mówią, że jest samochód niestabilny, ale jak się... Ale tam się nie dało inaczej. Nie dało się, bo każdą dziurę wyczuwało, nie? Więc jak tak mięciutki, to sobie jechał. No i niestety to nie podobało mi się, nie? I trafiłem takiego Mercedesa i wziąłem go, jestem bardzo zadowolony. I chyba do końca żywota mojego i chyba tego Mercedesa. A nie narzeka pan na spalanie? Nie. On poniżej 7 litrów na trasie, jak się spokojnie jedzie. A w mieście no 10-11 zimą, nie? Także no to jest jednak krótkie odcinki, zimny silnik, nie? Ale to jest diesel, kopci diesel, czadzi diesel, nigdy cię nie zdradzi. Tak jest, oczywiście. No. Widzę, że również siedzi w środku małżonka. Zadowolona małżonka. Nie, a co? Małżonka ma na imię? Zdzisława, ale ma pseudo Dziunia. Dziunia. A to jest pseudonim nadany przez pana? Nie. Tak już miała od szkoły, nie? Także. I widzę, że też się bardzo podoba Mercedes, uśmiecha się do nas. To może przejdziemy teraz do małżonki. Co pan chce wiedzieć ode mnie? Dzień dobry, witam. Jak się jeździ Mercedesem? No jeździ się bardzo dobrze, wspaniale. No. Wygodny. Mało pali, tak mąż mówił już, nie? I widzę automatyczną skrzynię biegu. Tak. No to jest najważniejsze chyba dla dziadka, nie? W tym wieku to wie pan, co może być. A więc jeżeli jesteście państwo zadowoleni i to są jedni ze starszych uczestników tegoż właśnie czwartego
ogólnopolskiego zlotu Mercedesa w Toruniu. Także mamy przykład ludzi, którzy tak naprawdę w każdym wieku mogą być z gwiazdeczek zadowoleni. Na drugą część relacji zapraszamy już za tydzień. W dzisiejszym Pit Stopie goszczę Grzegorza Wiktorek, człowieka, który wykonuje zlecenie dla firmy Rondo Bis z Rumi. Grzegorzu, powiedz, dlaczego robicie szkolenia dla kierowców ciężarówek? Znaczy, w tej chwili robimy szkolenia zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie w 2008 roku, czyli wszyscy kierowcy, którzy chcą jeździć zawodowo, muszą niestety przejść dodatkowe szkolenie czy specjalistyczne szkolenie związane z techniką prowadzenia pojazdu w ilości, jeżeli chodzi o matę poślizgową, godzin dwóch. Na czym to mniej więcej polega, powiedz? Tutaj wykonuje się podstawowe manewry. Tutaj nie nauczymy, a pokażemy tylko, co zrobić, jak uniknąć przypadkowych zdarzeń drogowych w postaci zablokowanych kół, wejścia w poślizg, jak z tego wyjść, jak sobie poradzić w krytycznych sytuacjach. To niestety trzeba ćwiczyć. Jaka masa jest tej właśnie ciężarówki? Ta ciężarówka ma 12 ton i 700 kilo, czyli w tej chwili na pusto, ogólnie maksymalnie 25 ton. A więc jeździcie niezaładowanymi ciężarówkami? To znaczy, ciężarówka jest załadowana, 30% jest ładunku na niej, więc jest w granicach 19 do 20 ton. Oprócz tego, że macie ciężarówkę, również uczycie jazdy autobusem. Tak, autobusem z pełnym wyposażeniem w postaci ASR-u, ABS-u, ESP, czyli te wszystkie rzeczy są, można je powyłączać i w tym momencie kierowcy mogą sprawdzić swoje umiejętności jeszcze poza tymi systemami. To jest ominięcie przeszkody czy łuk, na czym to dokładnie polega? Tutaj w tym przypadku mamy prawie przygotowany łuk, czyli hamowanie w łuku i wyjście z tego. Należy zrobić wszystko, żeby z tego wyjść, nie wyjechać poza drogę. No i technika jest prosta, czyli w przypadku posiadania wszystkich systemów, te systemy mają nam pomóc, one za nas tego nie zrobią. Jednakże mówię, no tutaj sam kierowca również musi przy tym być. A więc zapraszam teraz do środka, zobaczymy, jak wygląda takie prawdziwe szkolenie kierowcy ciężarówki. Jesteśmy w środku ciężarówki marki MAN. Od czego powinniśmy zacząć? Tak naprawdę zacząć od prawidłowej pozycji za kierownicą, czyli wygodnie, ale nie leżąco, dostępnie do wszystkich przycisków, żeby nie trzeba było sięgać, odrywać się od fotela, czyli żeby nie było, że coś tam gdzieś sięgamy, szukamy. Wszystko musi być w zasięgu ręki. Zresztą tak producent wymyślił ten samochód, żeby te auta były jak najbardziej przyjazne dla kierowcy. Zapalamy i jedziemy na matę poślizgową. Uruchamiamy auto. Zmniejszamy wentylację. Tutaj mamy do czynienia ze skrzynią automatyczną czy manualną? Skrzynia manualna. Skrzynia jest manualna, czterostopniowa, czterobiegowa i z dwoma częściami, czyli cztery biegi w dolnej części, cztery biegi w górnej części. Dodatkowo dochodzą do tego półbiegi. Nawracamy teraz w celu stawienia ciężarówki na właściwy tor. Tak jest, czyli ustawimy pojazd na wprost najazdu. Tutaj będziemy nabierać prędkości. Wstępnie przejedziemy jeden przejazd po to, żeby zobaczyć, jak samochód reaguje. I wtedy stopniowo ta prędkość będzie zwiększana aż do momentu osiągnięcia maksymalnej możliwej. Na pewno usłyszymy pisk. Jaka to będzie prędkość? Znaczy, w tej chwili będzie to w granicach 30 km na godzinę, więc nie jest to dużo. Hamujemy. Pojazd jest wyposażony we wszystkie systemy, więc to samo hamowanie jest typowo awaryjne, czyli wchodzi hamulec i sprzęgło równocześnie w podłogę, co powoduje, że możemy nadal sterować tym pojazdem. Była mała prędkość, zatrzymaliśmy się w łuku i bezpiecznie z niego wyjechaliśmy. Wyjechaliśmy, tak, czyli tutaj
nic się nikomu nie przytrafiło. Teraz troszeczkę tą prędkość powiększymy, zobaczymy, co się stanie. Tutaj mówię, jak powiedziałem, pojazd jest wyposażony we wszystkie systemy, więc wspomoże nas przy tym, żeby tę trasę przejazdu zaplanowaną utrzymać. I ponownie zawrócimy. Teraz rozpędzimy się już do prędkości troszeczkę większej, czyli 40 km na godzinę. To nie samochód osobowy, który na kilku metrach osiągnie wysoką prędkość. No niestety tutaj trzeba to jakoś rozegrać z miejscem. No i przyspieszamy. Poprzednia 30 km na godzinę. Teraz rozpędzimy to auto do prędkości 40 km na godzinę. Zaczniemy hamować od leżących słupków. I auto już w tej chwili wyjechało, czyli cóż, 40 km na godzinę za dużo. Jesteśmy poza łukiem. Poza łukiem, czyli na poboczu. Nawet systemy w tym momencie nie pomogły. Wielu kierowców uważa, że da się z tego wyjść. Część twierdzi, że cóż, 1 czy 2 km na godzinę to niewiele. Raptem tutaj mamy 10 km na godzinę, z 30 na 40 pieszo idziemy. Przez miasto wolniej, szybciej jeździmy niż tutaj na łuku. No cóż, mamy około 1,5 do 2 metrów za daleko poza drogą. Jak tam będzie ktoś stał, tam będzie coś stało. A jeżeli zachowamy się w sposób zupełnie inny, jeszcze zaciągniemy ten hamulec? No, możemy to zrobić. Możliwość? Jest taka możliwość, aczkolwiek co się stanie z samochodem, mogę zaraz pokazać. Prawdopodobnie stanie bokiem, więc w tym momencie żaden z systemów nie będzie po prostu działał. Jest to hamulec awaryjny, czyli momentalnie zablokuje koła. To będzie niepoważne zachowanie. Zdecydowanie nie. To nie samochód osobowy, gdzie można go lekko podciąć. Można się pobawić na placu, tak, ale na drodze niestety to jest tylko, jak sama nazwa mówi, awaryjny hamulec. Te warunki, które dzisiaj prezentujemy, mata poślizgowa, do jakich warunków rzeczywistych nawiązują? Powierzchni mokrej, czy śniegu, lodu? Każda zmiana tak naprawdę nawierzchni, jaka jest na drodze, tak? Jest ciepło, wjeżdżamy w teren zalesiony, gdzie jest lekka wilgotność, już mamy inną przyczepność, już jest inna temperatura nawierzchni, co powoduje zmianę tej przyczepności. Nagle może się okazać, że wcale nie musimy hamować, żeby wylecieć z drogi, tak? Czyli wystarczy, że, nie wiem, ominiemy przeszkodę, auto wpadnie w ruch, nic nie możemy zrobić. Ruszamy ponownie. Wycofamy kawałeczek, bo tutaj mamy słupki przed sobą. Które już zostały obalone? No, mam nadzieję, że nie. Staraliśmy się, żeby, jeżeli trafiamy gdzieś, to wjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nie ma niczego. I taka podstawowa rzecz, nie patrzymy, co chcemy ominąć, tylko patrzymy, gdzie chcemy jechać. Jaki teraz manewr wykonamy? Zrobimy to samo przy minimalnej prędkości mniejszej. Tutaj mówię, minimalnie to znaczy 5 km. Obniżymy sobie prędkość najazdu i zobaczymy, że da się to elegancko wyprowadzić. Co przy tej prędkości, jak kierowcy przyjeżdżają, twierdzą, że co oni będą robić przy 40 na godzinę. Czyli najeżdżamy 35 km na godzinę. Odpowiednio ustawimy sobie najazd, czyli mamy w tej chwili 35 km na godzinę. Rozpoczniemy manewr hamowania w tym samym miejscu. Tak, 35 km na godzinę. Różnica do słupka, który leży, spora. Parę metrów. Auto, mówię, ma 12 ton z drobnym hakiem. Cóż. Czyli jednak kierowcy są bardzo zaskoczeni po takim szkoleniu. Zaskoczeni? Mocno. Naprawdę mocno zaskoczeni z tego tytułu, że no, mówimy im na zajęciach, że panowie, 49 km na godzinę, 50. Żadna różnica, a jednak w metrach jest sporo. My jeszcze, drodzy widzowie, sobie troszeczkę pojeździmy, poślizgamy się na tej macie i może skierujmy taki apel, Grzesiu, do kierowców ciężarówek, aby jednak ściągnęli czasem nogę z gazu. Chociaż i tak przyznam szczerze, że kierowcy ciężarówek są bardzo rozsądnymi kierowcami. Znaczy, po ostatnich nieciekawych wypowiedziach, które się pokazały w jednej z telewizji, no niestety dalej jesteśmy postrzegani, jeżeli chodzi o kierowców, jako
to zło konieczne, które jeździ po drogach, bo musi, tak, bo ktoś nam musi towar do sklepów dowieźć, ktoś musi zawieźć nasze dzieci do szkoły. Jednakże, no mówię, kierowcy samochodów ciężarowych to nie ci, co zabijają, oni też mają rodziny. Hasło, które się pojawiło, no niestety było nietrafione. My jednak stoimy po stronie kierowców ciężarówek, ponieważ nawet wyprzedzając kierunkowskazem, taki kierowca pokaże nam, że jest możliwość wykonania manewru wyprzedzania. Jeżeli jest to noc, nawet zaświeci nam światłami drogowymi, abyśmy widzieli, że przed nim nic nie jedzie, ani nie ma żadnej przeszkody, w przeciwieństwie do wielu samochodów osobowych. A więc podsumowując, kierowcy, noga z gazu. Zapraszam już za tydzień.